Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w kolejnym odcinku z Deluxe Jump 4. Jest to oczywiście nasz i wasz, mam nadzieję, ulubiony tryb, czyli letnie zmagania widzów. Póki co jest to chyba ważniejszy tryb w skokach Deluxe u mnie na kanale. Rozpoczyna Fafi889 Bischofshofen, czyli skoczni, której nie rozumiem do dzisiejszego dnia. Ale może tutaj Fafi osiągnie dobry wynik. No na razie nie był to zły skok. 131 metrów. Jak widzicie, nie mam już centymetra. Chyba w ostatnim odcinku też nie wiem, ale nie zauważyłem tego. Ski jumper. Ski jumper z numerem drugim. No mam oczywiście 51 zawodników na stanie, ale ski jumper słabiutko. 125 metrów, co z tego, że wysokie noty, jak skok jest słaby. Szarik 102. A jak Szarik nam tutaj się pokaże? No nie idzie mu w tym letnim sezonie tak dobrze, jak właśnie chociażby zimą. Teraz drugie miejsce za Fafim, mimo wszystko sporo przegrywa z Fafim. No na razie Fafi zbyt wysoką chyba wstawił poprzeczkę dla rywali. Mati 122. Spóźnione wyjście z progu. No i co ja tu więcej mogę powiedzieć? To jest zepsuty skok. Co z tego, że trzecie miejsce? Sepson. Już sunie po najeździe. No tu mamy bardzo długi dojazd, więc też trzeba patrzeć na tą stronę. Ale Sepson sobie świetnie poradził z tą skocznią. 136,5 i mamy nowego lidera zdecydowanego. Prawie 10 punktów przed Fafim. No i szósty numer to Miraz. Nie zapominajmy, zdobywca kuli kryształowej za zimę. Zobaczymy, kto tą letnią kulę zgarnie. Na razie Xavre pęknie po nią, ale ma za sobą peleton już. Miraz drugie miejsce, tylko przegrywa z Sepsonem jak na razie. Wiesław Pytlas. No i pytanie, jak Wiesiu sobie poradzi? No, wyjście z progu takie dosyć asekuracyjne, ale skok, proszę bardzo, jaki solidny. 135 metrów i 3,2 punktu za Sepsonem, ale drugie miejsce się ma i z tego będzie zadowolony. TP. No jak TP, TP, oj, też asekuracyjnie w powietrzu. No, ale skok dobry. 133,5, czwarta lokata. No i Sylwester Bimbo Fiołek, to już dziewiąty skok tego konkursu. No Sylwester, czy jest w stanie tutaj powalczyć? Oj, tak, jest jak najbardziej w stanie. 137 metrów to nie przypadek. I o punkt i 40 przed Sepsonem. Walka tu się dopiero rozpoczyna, mamy taką nadzieję. Kuba Fan. Kuba Fan! Co tu się dzieje? To jest moja znienawidzona skocznia, ja tu po prostu biję łeb na szyję rekordy. 139 metrów i najwyższa nota tego konkursu, 142,7. Czy to już jest pewien taki poziom na tej skoczni, którego nie powinienem przekraczać? Zobaczymy, Menel będzie skakał, ale Menel już spóźniono wyjście z progu, widzę od razu, ale ciągnie i proszę zobaczyć jak daleko. To jest 135 metrów, szkoda tych not, ale odległość też bardzo ważna. No szóste miejsce, w połowie, Janusz Wietrzy Balkon. Janusz Wietrzy Balkon, otóż to, jeszcze chciałby dalej, ale nie jest w stanie. I czwarte miejsce, bardzo dobre noty za to dostał. Też dzięki tym notom bardzo się zbliżył. Domix. Oj, Domix, to nie będzie chyba taki dobry skok, jaki ty byś chciał. Chodź, proszę! Niby turbulencje w locie, a tu 137,5 metra, to nie jest zła odległość wcale. 1/10 tylko za Sylwestrem Bimofiołkiem, ale on chyba przegrał notami z nim.
akurat. Trener Woźniak. Już mknie po najeździe. I uwaga, ile? Też daleko i będą wysokie oceny za styl. 136 metrów, szóste miejsce. Zmieniają się tu strasznie szybko na tych miejscach zawodnicy. Maciek. No niektórym może pasować ta skocznia, ale niektórym już nie. Maciek chyba do tej drugiej grupy się zaliczy. Dziewiąte dopiero miejsce Maćka. No ciężko będzie. Niestety poziom bardzo wysoki tego konkursu. Nawet bardzo wysokim poziomie stoi ten konkurs. No i Mateusz Sport. Wysoka parabola lotu to też jest pewien aspekt, który trzeba utrzymywać. Mateusz Sport, siódme miejsce razem z Wiesławem Pytlasem. Marcin Forneski. No jest strasznie nierówny Meksykanin, ale za to jak odpali to konkretnie. No i zobaczmy, Marcin Forneski leci, leci, wysoka parabola lotu i to jest chyba prowadzenie. Otóż nie, 138,5 nie starcza na prowadzenie. Przegrywa 1,9 punktu z Kubą Fanem. Snajper. W każdym konkursie ktoś inny wygrywa, więc nie ma takiego jednego dominatora. Teraz Snajper na ósme miejsce wskakuje tuż za trenera Woźniaka i Adam Mystic. Adam Mystic, no to nie będzie dobry skok. To jest kiepsko i też chyba go dzisiaj pożegnamy. 15 miejsce dopiero Adam Mystic. Bardzo daleko. No to Jędry. Co na to Jędry? 20 numer. Potrafi skakać, to chyba każdy już wie, ale na ile? To jest dobre pytanie. No na miejsce w tej chwili ósme Jędry, więc rozdziela trenera Woźniaka i Snajpera. Bloodgamer 69. No huczne jedno zwycięstwo, ale niestety nic poza tym. Przydałoby się utrzymywać tą formę jednak równą. No i proszę, Bloodgamer jakby nas usłyszał. 138 metrów, no szkoda tych not. Szóste miejsce w efekcie, ale skok dobry, naprawdę. Kari 44. No, Bloodgamer tym skokiem może za chwilę sobie spokojnie awans wyliczyć. No Kari na pewno tego awansu nie uzyska. 19 miejsce, jeszcze za Fafim wylądował. No i Iwanowski. Iwanowski, to też będzie daleki lot! I to jest prowadzenie i to zdecydowane. 142 metry! Czy ta skocznia ma jakieś złe punkty? Bo ja nie wiem, no fenomenalny skok i 4,9 punktu przed Kubą Fanem. To jest spora przewaga na takiej skoczni. Gajor 10. Gajor 10, uwaga, Gajor też może daleko skoczyć, ale nie tak jak poprzednik. To jest dobre, szóste miejsce, ale nic poza tym. Maurycy. 25 numerem startowym. Czy jest w stanie tutaj zagrozić liderowi? To się zaraz okaże, jak skoczy. Maurycy, Maurycy, nie. To nie jest taki skok. Siódme miejsce tuż za Gajorem. Więc tu są małe straty, więc trzeba dobrze skakać przede wszystkim. Maryś. Oj, Maryś. Ta parabola lotu nie była taka piękna i skok też zepsuty, 16 miejsce, no szkoda. No, nie skreślajmy jeszcze go, bo nie wiadomo co się stanie. Limocy. Też zwyciężył w jednym konkursie już, więc chciałby następny i robi ku temu dobrą robotę. Szóste miejsce teraz, Limocy. Bardzo dobrze. Wędzony boczek z grilla.
No i czekamy. Jak odpowie, jaką odległością, czy są jakieś możliwości, żeby skoczył dalej? Nie, to jest siódme miejsce, wędzony boczek z grilla razem z Gajorem 10. No i Kapi. No Kapi, popatrzmy. Ty jesteś niesamowitym skoczkiem, ale masz po prostu problem z psychiką. Ale nie w dzisiejszym konkursie! Dzisiejszy konkurs może być dobry, 139 metrów i drugie miejsce razem z Kubą Fanem. Tylko Iwanowski jest lepszy póki co od nich. Przebrzydły rogacz. No to już 30 numer startowy, więc za chwilę będziemy wkraczać do tych najlepszych. Coraz bliżej jesteśmy. Przebrzydły rogacz również daleko. Czwarte miejsce, ależ tu są małe straty. No, robi się coraz tutaj ciaśniej w tej czołówce i różne gry. Jak odpowie? Różne gry, uwaga, różne gry. Też chcę odpowiedzieć po każdym skokiem i taki też jest. 139 metrów i czwarte miejsce. Bardzo niewielkie straty w pierwszej czwórce i teraz Drawex. No, Drawex. My wiemy, że ty potrafisz skoczyć daleko, ale bardzo często nie pokazujesz tego nam. I dzisiaj znowu jest ta sytuacja. 19 dopiero miejsce Drawexa. No i Master Łukasz. Master Łukasz, oj, to też taki skok na pół gwizdka, ale 10 miejsce jest i spokojnie awans wywalczył. Water. Oj, nie, Water, nie. Z czym do ludu? Z czym do ludu? 26 miejsce dopiero. To jest za słabo. Jakub Piekarski. Jakub Piekarski też nie, to jest za krótko. Oj, Jakub, coś nam się popsułeś. 26 jak na razie miejsce razem z Waterem, to jest kiepsko, bardzo kiepsko. Hackelberg. Łotysz. No taki skaczący trochę też w kratkę nam. Ale czasami jak odpali rakietę, to konkretną i to jest... Taki przykład takiej półrakiety, 137 metrów, 9 miejsce. No namiesza tutaj jeszcze nieraz Łotysz. Mati. Wszyscy chyba już czekają na tą pierwszą dziesiątkę. Jak to tam zepsuje? Kto skoczy jeszcze dalej? No Mati 17 miejsce w tej chwili razem z Januszem Wietrzybalkonem. No i Bogdan Sobala. Wyleciał nam z dziesiątki Bogdan. No ale niestety. Tam jest ciasno, bardzo ciasno i trzeba w każdym konkursie się pilnować. Bogdan Sobala skacze teraz na 23 miejsce, więc szału tutaj nie zrobił. I czekamy. Daniel Groński. No, Daniel, ładnie to wyglądało. No, troszkę jeszcze dalej. 19 miejsce, Daniel Groński. No i teraz Dzichu Wiadro. Wkraczamy do tych najlepszych. Ale Dzichu chyba dzisiaj zepsuł swój skok. Choć niepowiedziane. Niepowiedziane, 21 miejsce musi czekać. Co się tu wydarzy? Emil Solecki. Emil też ostatnio taki dosyć niezbyt pewny jest, no ale przy tym skoku chyba dobrze będzie. Tak jest, tu będzie pierwsza trójka. Drugie miejsce nawet. No, troszkę podgonił Iwanowskiego, ale nadal to strata jest spora. No i Kliks. Uwaga, Kliks. On też potrafi daleko skakać, o czym się przekonaliśmy w ostatnim konkursie, ale tylko w pierwszej serii. A tutaj taka lipa!
No to jest brak awansu, 35 miejsce. No to jest dosyć spora sensacja. Kolejna sensacja może być za chwilę Peca, bo on też ostatnio spuścił z tonu coś i nie skacze na takim poziomie, na jakim powinien. Albo może się dzisiaj obudzi. Peca daleko. Będzie w drugiej serii spokojniej. To będzie siódme miejsce jak na razie. Więc to jest ścisła czołówka. Darkness, o nim mowa, zwycięzca poprzedniego konkursu. Ostatnio naprawdę nam się pokazuje z bardzo dobrej strony Darkness i nie, tutaj będzie kiepsko, tutaj brak awansu. Kto kogoś uszczęśliwił? 40 dopiero miejsce Darknessa, bardzo słabo. Andrzej YouTube'a. Też można rzec. Od niedawna zaczął skakać na takim wysokim poziomie i proszę bardzo! Jaki piękny skok, szóste miejsce, 139,5. No notami tutaj przegrał, ale to nie ma znaczenia, jest bardzo wysoko. Michał 07. No gorzej na pewno od poprzedników, 22 miejsce, znowu będzie musiał odrabiać. On chyba tak lubi. Real Tobi, nadal liczący się w walce. No ale ten skok, 19 miejsce, no powiedzmy, razem z Bloodgamerem. Mystic, coraz bliżej końca pierwszej serii. Pytanie, który z tej czołówki tutaj skoczy najlepiej? Mystic. Mystic, dobrze. Wytrzymał swoją presję. 12 miejsce Mystic razem z Hackelbergiem. No i teraz czekamy. Jabłuszko jeszcze został. No zapomniałem o nim. A on też potrafi odpalić rakietę i to nie raz. Jabłuszko, jabłuszko. Jabłuszko, pięknie. Piąte miejsce, proszę, jabłuszko nam się rozkręca. On też tutaj ma chrapkę na tą kulę letnią. Roxał B12 siedzi w basenie. No, ostatnio brak awansu, to dzisiaj musi być zadośćuczynienie tego. I będzie pierwsza piątka. Dziewiąte miejsce, troszkę więcej stracił jednak. No i kończy to wszystko Xaver. Xaver, bliżej. I 18 miejsce Xavera, więc trzeba będzie na drugą serię spiąć poślady i skoczyć dalej. 136,5 to jest za krótko. Ale po pierwszej serii dosyć sporą przewagą, bo to 4 punkty i 4 dziesiąte przed Emilem Soleckim jest Iwanowski. Drugi właśnie Emil Solecki, trzeci Kuba Fan i Kapi, piąty Jabłuszko, szósty Różne Gry, siódmy Andrzej YouTube'a, ósmy Przebrzydły Rogar, dziewiąte miejsce okupuje Peca razem z Roxfał B12 siedzi w basenie. Na ostatnich trzech miejscach, albo nawet więcej miejscach, Jędryś, Dzichu Wiadro, trener Woźniak i Daniel Groński, tak jest. Na 28 i 30 miejscu po dwóch mamy. Popatrzmy na drugą serię. Mamy tylu dokładnie. Jędry rozpocznie. O kogo powędruje jeden punkcik, to się okaże. No Jędry nie robi za dużo, żeby do niego to, to poszło. To jest bardzo krótki skok. Zdzichu Wiadro. No zobaczymy, jak się Zdzichu odpali nam na drugą serię. Odpali się. I to pięknym, dalekim lotem, jeszcze dalej chyba niż Iwanowski, 141,5. Nie, to nie był najdłuższy skok, 142, ale piękny daleki lot Zdzichu Wiadro. No, ręce do oklasków się kłaniają aż. Składają, o, nie kłaniają. Trener Woźniak. Trener Woźniak wcale nie gorzej. Drugie miejsce, to tylko dwa punkty Zdzichu Wiadro przed nim jest. Więc Daniel Groński musi wznieść się na wyżyny, jeżeli chce coś więcej dzisiaj ugrać. Oj nie. Zbyt pasywnie, Daniel.
No i dzisiaj na razie ty dostajesz bez punktów razem z Jędrym. Michał 07. Michał 07, uwaga. Też powinien być daleki lot. Jest, zobaczymy jak notami. Oj, przegrał jeszcze dopiero trzecie miejsce, no. Więc Michał 07 troszkę tutaj za słabo. Janusz wietrzy balkon. Oj, nie, nie, nie. No i chyba mamy pechowca. Albo i nie. Piąte miejsce. No. Przed Jędrym jest. Mati. Uwaga, Mati, wysoka parabola lotu, ale nic z tego. Troszkę dalej trzeba skoczyć, czwarte miejsce. Trójka na razie jest nie do wyprzedzenia. O. Bloodgamer 69. No, Bloodgamer ładnie, stylowo, ale dopiero piąte miejsce. No, widać jaką to różnicę robi jednak. 1/10 przegrał z Matim. Real Tobi. Ole, wyjście z progu przepiękne. I lot także daleki. Ale na drugie miejsce. Przegrywają z tym Zdzichu wiadro. No, Zdzichu zaleciał taką odległością, że naprawdę sporo może się przesunąć w górę. Sepson. Sepson też ładnie w pierwszej serii pofrunął. No, w drugiej już takiego szczęścia nie miał. 134 i 9 miejsce. Tylko przed Jędrym. Maurycy. No to już 21 skoczek po pierwszej serii. I Maurycy ile? Maurycy ciągnie tą odległość, ale nie dociągnie do tej czerwonej linii. Siódme miejsce Maurycy. No i teraz Gajor 10, 19 lokata. Nie będzie prowadzenia. Może drugie miejsce, czwarte. Jeszcze przegrał z Realem Tobim i trenerem Woźniakiem. No i wędzony boczek z grilla. Również na 19 miejscu. Ale musi piekielnie daleko skoczyć, jeżeli chce być czołówce, a nie zrobi tego, bo już spóźnił wyjście z progu. I czy to jest punkt dla Jędrego? Prawdopodobnie tak. 13 miejsce dokładnie. W tej chwili to wędzony boczek grilla został bez punktu. Xaver. Bardzo ważny skok. No, starał się przyłożyć do lądowania. Szóste miejsce Xavera. To nadal jest strata strasznie duża. No i Master Łukasz. No, Xaver nam opadł sił. No, niestety w końcu ten dołek formy musiał przyjść. No i Master Łukasz. Uwaga, Master Łukasz. Master Łukasz ciągnął do samego końca, ale na Zdzichu wiadro to za mało. Na drugie miejsce również. Trzecie miejsce razem z trenerem Woźniakiem. No i Limocy. On potrafi zaskoczyć, to już wszyscy wiemy. Ale czy dzisiaj to nastąpi? Limocy... Nie. Miejsce szóste Limocego, no. Strasznie tu ciasno jest. Tylko Zdzichu wiadro troszkę odleciał więcej, a tak to wszystko w jednym miejscu się toczy. Hackelberg. Hackelberg, oj, to wygląda mi na prowadzenie, czyżby? Nie, drugie miejsce, jeszcze brakuje tutaj, ile? 1,1 punktu. Ajajaj, nie, 1,2, przepraszam. I Mystic. Coraz bliżej tego wszystkiego, ale jednak brakuje jeszcze takiego postawienia kropki nad i. To co zrobił właśnie w tym momencie Mystic, 140 metrów i spycha Zdzichu wiadro na drugie miejsce. Mystic króluje teraz, ale czy do końca to się nie zmieni? Domix,
Nie zapominajmy, sporo jeszcze przed nami tutaj skoczków zostało, którzy również wierzą, że mogą tutaj przeskoczyć. Domix niestety tego nie zrobi. 14 miejsce spada jeszcze. No i Sylwester Bimbofiołek bardzo wysoko jest. No ale ile skoczył w drugiej serii? To jest pytanie bardzo dobre. I Sylwester Bimbofiołek odpowiada na to pytanie takim oto skokiem. 137 metrów, 9 miejsce. Myślę, że nie powinien być niezadowolony z wyniku, bo dwa takie same skoki oddał, więc powinno być ok. Marcin Forneski. Oj, 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 Marcin. Dlaczego ty zawsze musisz spóźniać skoki w drugiej serii? Tego nikt nie wie. 18 miejsce, z trzeciej dziesiątce skończysz. Peca. No, Peca może za to się odrodzić, jeżeli skoczy daleko. A wiemy, że potrafi to uczynić. I no, miejsce czwarte, więc to nie jest najgorzej wcale. Wiadomo, chciałoby się coś więcej, ale nie ma co przesadzać. Roxvb12 siedzi w basenie. No tego skoku jesteśmy najbardziej ciekawi w tej chwili. Ale zepsuł! Czyżby skończył za Xaverem dzisiaj jeszcze? Na to wygląda! 17 miejsce, więc Xaver chyba jeszcze przez w tym konkursie koszulkę zatrzyma, ale w następnym nie wiem. Przebrzydły rogacz. Niepowiedziane, bo Mystic teraz prowadzi w konkursie, ale jak długo to się okaże, przebrzydły rogacz atakuje i obejmuje prowadzenie pół punktu. Chyba notami to wygrał, bo to jest niemożliwe. Tak jest, Andrzej YouTube'a. No kolejny, który może zagrozić liderom. I Andrzej YouTube'a, Andrzej YouTube'a, piękny lot, bardzo dobre lądowanie, ale na trzecie miejsce, jeszcze za Mystic ląduje. No i różne gry, oj, tu cóż się robią, coraz większe emocje. Kto dzisiaj stanie na podium, kto wygra ten konkurs? Tego jeszcze nie wie nikt, może różne gry to zrobi. Bardzo możliwe! To jest 140,5 metra i w tej chwili on jest nowym liderem konkursu. No, walka na odległości robi się coraz ciekawsza i skacze jabłuszko. Oj, jabłuszko również, wysoka parabola lotu, ale to będzie chyba za mało. Mimo wszystko trzecie miejsce, 1/10 jeszcze za przebrzydłym rogaczem. Jabłuszko swoje zadanie wykonał bardzo dobrze. Kuba Fan. Otóż Kuba Fan też potrafi dobrze skoczyć, ale czy dzisiaj jest ten konkurs? Prawdopodobnie tak. No, chyba poza podium. Szóste miejsce Kuba Fan, ale i tak dobrze, on startował przecież, nie zapominajmy, z 10 numerem startowym. No i teraz Kapi. No i Kapi. Czy ty tu nam coś jeszcze pokażesz? No i to co mówiłem, spalił się tym razem w drugiej serii. I trzecia dziesiątka chyba wita, 25 miejsce, o tym mówię. Emil Solecki. Czy będzie wielki powrót? Zaraz się okaże. No skok chyba będzie dobry, ale czy na prowadzenie? Chyba nie. Miejsce drugie, ale też duże brawa, stanie na podium. Jabłuszko wypchnął z podium. No i teraz pytanie, jak to zakończy Iwanowski? On tego nie wygra. Nie. Zepsuł swój skok totalnie w drugiej serii. Ale skończy w dziesiątce, bo na 9 miejscu. A zwycięzcą konkursu, niespodziewanie albo spodziewanie, wygrywa to różne gry. Drugi Emil Solecki, trzeci przebrzydły rogacz, czwarty jabłuszko. Nie wiem, czy nie nowy lider przypadkiem całego cyklu. Mystic 5, 6 Andrzej YouTube'a, 7 Kuba Fan, 8 Zdzichów Jadro, który atakował z 30 miejsca, 9 Iwanowski, 10 zamyka Hackelberg. Na ostatnich trzech miejscach, które dają punkty, Marcin Forneski, Sepson i Jędry. Wędzony boczek z grilla, no niestety musi się pogodzić z faktem, że dzisiaj punktu nie zdobędzie. Popatrzmy na klasyfikację generalną letnich zmagań widzów.
No i tak jak wspominałem, Xaver niestety został pozbawiony koszulki lidera na rzecz kogo? Jabłuszko, który 351 punktów ma i o 11 punktów wyprzedza Xavera i Mystic. Na czwartym miejscu Andrzej YouTube'a też już niewiele traci, bo ma 317 punktów. Rok Swoby 12 siedzi w basenie 416, później 315 Emil Solecki, Real Tobi 305, Michał 07 293, Peca 288, dziesiątkę zamyka różne gry z tym zwycięstwem dzisiejszym, 270 punktów. No tur za dziesiątką Darkness i Zdzichu Wiadro. No Zdzichu Wiadro coraz wyraźniej się nam pokazuje. No i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy go widzieć na jednym z czołowych tutaj miejsc. No na dole nic się nie zmieniło. Nadal Szarik 102, 31 punktów, Skijumper 3, a Fafis 889, 0 punktów. No cóż, moi drodzy, ja w tym momencie żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o cenie. I widzimy się za tydzień w kolejnym konkursie. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Hej!